Cześć wam i chwała! Zniesławieni z tej strony Kokos Flat jest Dishonored, kolejne odcinki. I co my mieliśmy tutaj cholera zrobić? Już nie pamiętam tak dokładnie. Poszukać sobie kościanego amuletu i chyba się stąd wynosić. Tak naprawdę. No dokładnie, i chyba się stąd wynosić. I z tego co pamiętam, to ci goście nadal będą chcieli na mnie polować. I nadal będę dla nich kimś. Fuck. Ja pierdzielę. Serio. Ja pierdzielę, no i koniec. Dobra, kurna, robimy to od początku, bo... Trochę to zlamiłem, kurna, tam był pies, który mnie zauważył, a potem musiałem uciekać. Whatever. Będziemy musieli jeszcze dorwać ten kościany amulet i koniec. Trzeba będzie tutaj poczekać trochę. Aż słońce mi świeci. Może widok z kamerki być nie taki dobry. Okej, już niczego nie zauważą. Dobra, nie wiem jak to zrobimy do końca, ale trzeba coś z tym wykombinować. Trzeba się dostać do tego kościanego amuletu, który jest gdzieś w pobliżu, gdzieś tam. Mam nadzieję, że nie spadnę, kurna, nigdzie. Gdzie jest ten kościany amulet? Może w kominku jest przejście. Ale nie mam pojęcia. Nie, jednak nie. Jak się dostać do tamtego kościanego amuletu? No zaraz to trzeba będzie rozkminić. Cholera, tutaj nie. Okej, tam powinno być przejście. No i tutaj będzie problem dosyć spory. Że mignę po prostu za nim. Tyle. Okej. Okay. Kurna, gdzie jest ten amulet? Zielonego pojęcia, nie wiem, jak się tam do niego dostać. Ja mam tutaj minimapę. To będzie dosyć duży problem, kurna. To wydaje się być gdzieś jakoś ukryte, ale... Może najpierw się rozprawmy z tym gościem, który to sobie czyta. To będzie koniec po naszych wszystkich strzałkach sypiących. No kurna, nie muszę się z nim rozprawiać. O Jezus Maria. Trespass. They pay no heed to the boundary stones of other men's fields.
wander into foreign lands, only to return with their souls blackened by iniquity. Restrict an error. Dobra, chyba... O kurde, ja mam już strzałek usypujących, ale kicha. Can two enemies occupy the same body? No, for the first will direct it one way, and the second another, until they stumble into a ditch. Likewise, two contrary thoughts cannot long abide in a man's mind. Tego gościa po prostu nie dało się uśpić, no. Nie wiem, czy też uda się do niego podkraść od tyłu i go jakoś... A tam jeszcze siedzi. Ja pierdzielę. O Boże. Ała. Kurna no. Nie wiem, jak się dostać tam. Nie wiem, gdzie jest ten amulet, cholera jasna. Nie mam zielonego pojęcia. Nie ma tam żadnych drzwi, dzięki którym mogę się przedostać. Także chyba sobie darujemy akurat tą rzecz i po prostu już stąd się wydostaniemy i tyle. I tyle z naszej przygody tutaj. No jeden kościany amulet możemy sobie pominąć. Próbowałem dwa razy to zrobić, ale dwa razy mi się nie udało, więc już olać to. Nie chce mi się trochę czasu tracić na to. No dobra, i przechodzimy na zewnątrz Dunwall Tower i kończymy sobie ten rozdział na luzie. Nie ma co tracić czasu. Musimy się do Samuela przedostać. To raczej nie powinno stanowić większego problemu. Chociaż różnie to bywa oczywiście. Trudno jest tutaj się dostać i trudno się jest wydostać. Ale chyba jakoś damy radę. Chyba. Nie, już nie będę próbował zupełnie. Nie. No i dobra. Ciekawe jestem, czy jak stąd spadnę, to się zabije, a prawdopodobnie i tak. Ale albo i nie. No jest mój kochany Samuel, który zabierze mnie teraz do domu. Yep. Thanks to you, Corvo. All right, let's go. Let's go. No właśnie, znaleziono komu kościane amulety 1 na 2. No trudno. Trochę mało hajsu znalazłem, no ale też trudno. Na pewno nie będę tej misji rozgrywał od nowa. Może ona nie była jakoś bardzo skomplikowana, ale... Nie zawsze wszystko da się zrobić na 100%, mimo że się człowiek stara. To jest jakaś kasa. Lord Regent is gone. The Abbey has a new High Overseer.
I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on things while we have a moment. Congratulations, Corvo. Jasne, jasne. Może sobie przemyśleć wszystkie sprawy. To już nie ma raczej niczego. Corvo. O. Everyone says you did something good tonight. We're leaving tomorrow, aren't we? I don't know if I want to go back to the tower. I can be impressed from anywhere, right? Thank you very much. Word is spreading all over the city. The tyranny is over. By this time tomorrow. No wreszcie czegoś mogę się napić w tej grze, ja pierdzielę. We'll clear your name and put everything we've got into rebuilding the city. I wish there were more of a city to rule. Most of Dunwall is rats and corpses. The Admiral's right, I'm afraid. Corvo, you did your job while the rest of us sat on our asses. Our work starts tomorrow. Tonight, rest easy. Tomorrow, we crown an empress. No niestety tak łatwo nie przebiegnie z tego, co kojarzę. Co ja kurna piję? Jakiś bourbon czy coś obrzydliwe? Whisky? Ja, muzyka jest taka, wiecie, budząca lekkie napięcie. Dobra, stary, ja muszę z tobą pogadać. Muszę kupić kilka bełtów usypiających. Że on się musi tutaj, kurna, znaleźć w swoim apartamencie. O co chodzi? Co się dzieje? Do you need me to put something together for you? Indeed, my friend. Show me what you got. Okej, naładujemy sobie na maksa bełtów usypiających. Bełty z kuszy niekoniecznie. Eliksiry, zobaczymy ulepszenie jakieś. Możemy kupić dwa ulepszenia za 600. Zasobność pocisków, to można zakupić, ewentualnie od biedy. Magazynek, przeładowanie pistoletu. No to wszystko nie jest mi potrzebne, szczerze mówiąc. No dobra, może granaty się czasami będą przydawać i tyle. Okej. Nie wiem, co się dzieje, ta muzyka jest budząca lekko taką grozę. Kaszanki, Emily's first act will be to rescind the warrant for your arrest. We can finally take that mask off. I must have a portrait made. Maybe Sokolov will do it, after what we've been through here. When this is over, I'm going to have a truly fantastic set of clothes made. Jedyne, gdzie się muszę udać, to łóżko, ale coś czuję, że zatruli mi ten napitek, którym się przed chwilą siliłem, raczyłem. No właśnie, właśnie. No, dokładnie. Zawsze musi być jakiś zwrot akcji. W końcu na przykład Bioshocki były z tego znane, a to jest bardzo podobne, chyba na tym samym silniku. Remember, we need the body. If we come forward with the corpse of the man who murdered the Empress, we'll be greeted as heroes. Yes, it'll grant us legitimacy. Tego nie pamiętam akurat. Emily brought down the Lord Regent and his. Tutaj jeszcze nie grałem. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. Samuel również? O kurde, nawet nie przypuszczałem, że Samuel maczał w tym palce.
I'm sorry, something terrible, Corvo. But I only gave you half the poison. Okay. They were watching me, and it was all I could think to do. I think you're strong enough to survive that. I'll put you on a raft, and then I've got to ship out myself before they find out I've gone against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll find your way out of this cursed city. Dobra, tylko weźmy ją maskę i te wszystkie inne przedmioty, które przed chwilą zakupiłem. Byłoby miło z twojej strony. Zrodzony przez Havloka, Martina i Pendletona, zostałeś w ostatniej chwili ocalony przez przewoźnika Samuela, który zostawił cię zagubionego w zrujnowanej części Dunwall. No tutaj jeszcze nie miałem przyjemności grać. Chyba. Chociaż nie, akurat w tej zatopionej dzielnicy coś mi się kojarzy. This is the one who was with the Empress when she died. Poisoned. Tivian stuff. Amateur work. He'll live. That's up to doubt. Może jednak nie grałem? No nie pamiętam tego, kurczę. Coś mi się zrujnowana dzielnica kojarzy jednak. Co, coś assassini? No, to jak oni mnie wkładają, kurna. Nie, już mi ta trucizna chyba powoli przeszła, już w tej chwili. Żebym trafił do swoich, czy co? The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. They're a mystery. And I can't allow that. Chyba wyrzucił moje rzeczy. Ale czy to on zabił cesarzową? Przed chwilą powiedział, że wiem, jak to jest wbić ostrze w cesarzową, a nie wie, kim ja jestem. Przecież, kurczę, musi mnie znać, skoro... Znowu znaleźliśmy się w domenie tego gościa, którego odwiedzam. Your friends poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. Ludzka natura nie jest zbytnio dobra. Człowiek człowiekowi wilkiem. Którzy by nawet własną matkę sprzedali. Ale pozostawmy to już innym rozważaniom. W każdym razie jesteśmy w zatopionej dzielnicy i zupełnie nie wiemy, co się w tej chwili dzieje. Rzucili nas na pastwę jakichś szczurów, czy cokolwiek takiego. Trafiłem do kontenera. Do więzienia w kontenerze. Oj, ale maskę mi zostawili, no to całkiem spoko z ich strony. Zabójca Daud zostawił cię pod strażą, odzyskaj sprzęt, rozmów się z Daudem i wydostaj się z zatopionej dzielnicy. No cóż... Może w takim razie opętamy sobie szczurka. I wejdziemy sobie gdzieś tutaj. Okej, no już uciekłem z więzienia.
to jestem całkowicie bezbronny, jak sami zresztą widzicie. O Boże, to jest kwas jakiś. Chyba. A nie, to są te cholerne piranie tutaj. Serce również mi zostawili, miło z ich strony. Tutaj jeden kościany amulet, z tego co widzę. O, jakaś miksturka lecząca. Się zawsze przyda. No, dosyć łatwo było uciec z tego więzienia. Rapunzel z Dauda. To jest urządzenie muzyczne, które rewident miał przypięte na piersi. Gdy działało, nie byliśmy w stanie przeprowadzać transerwałów ani magnetacji. Aha. Jestem w stanie... Dobra, mam jakąś zwykłą szablę, ale tego nie jestem w stanie podnieść. Trochę żarcia. Notatka o nagrodzie za Corvo. Przyłapanie Corvo w posiadaniu tej maski to mógł być wyrafinowany podstęp, którego celem było wrobienie go. Teraz jednak świeżo ogłoszony Lord Regent Havelock ogłasza całemu miastu, że ma dowód łączący Corvo z zamaskowanym złoczyńcą. Nagroda wynosi 30 tysięcy monet, ale jeśli Corvo naprawdę jest zamaskowanym złoczyńcą i odpowiada za wszystkie rzeczy, o które oskarżają go pakty gończe, spodziewam się dwa razy wyższej nagrody. Ponieważ mamy go żywcem, powinniśmy wytargować jeszcze więcej. Co do Slackjava, obserwowaliśmy go przez tydzień. I kiedy byliśmy gotowi wykonać nasz ruch, on nagle zniknął. Aha. Chcą mnie zatrzymać dla jakiejś cholernej nagrody. A to są chyba w takim razie jacyś łowcy nagród. Na to wygląda. Po prostu. O, jak miło. Tatka kolejna. List do rewidenta. Pierwsze, co ci mówią zakazy o więzieniu w celi, skąd możesz łatwością uciec? Po drugie, skąd znaliście położenie naszej bazy? Ach, no to chyba przesłuchanie nie było zbytnio owocne, coś mi się wydaje. Przesłuchiwany stawiał opór. Kościany amulet jest niedaleko. Nie wiem, czy nie będę go musiał jednak zabić. Albo i nie. Kurna, to trochę problem, że ten gościu tam stoi. Nawet we dwóch tam są. No jak doskonale wiecie, ja nie lubię tutaj zabijać jednak. Ła. No to nie wygląda za ciekawie, nie wiem jak się przedostanę tędy. Nie chcę się ich zabijać, tak jak wcześniej powiedziałem. Gdybym miał strzałki usypiające, to sprawa by była oczywiście znacznie łatwiejsza, ale że nie mam. Przynajmniej mam ciche buty. No nic, musimy zobaczyć jaką mają trasę. Dopiero potem coś ewentualnie tutaj zrobić. Nawet walka z nimi byłaby pewnym samobójstwem, jako że jest to najwyższy poziom trudności. Chore, ty różże się, człowieku. Nie będę tutaj stał całą wieczność. Zdają się wszystko kryć swoim wzrokiem, a tutaj nie jestem w stanie się przedostać nigdzie wysoko. Że, chyba, że tam jakoś się przedostanę mignięciem. Dobra, to jest dobra sytuacja.
Kurde, Bele, jak stąd wybrnąć, no? Nie chcę go zabijać, ale... Mogę jakoś ogłuszyć, nie mam pojęcia. No będę się tutaj z nimi chyba trochę bawił jednak. Wydaje mi się, że na te podpory mogę się teleportować, tyle że... Jakoś mi się to nie udało wcześniej, jak chciałem spróbować. Ten chodzi cały czas w kółko, że tak powiem. Kurna, no pilnują tego zawdzięcia. Nie wiem, czy ich tutaj nie skosić tak normalnie. To będzie trudna walka dosyć. A w sumie nie posługiwałem się tutaj za bardzo mieczem. Więc... Może jest jakieś alternatywne przejście, ale nie widzę, to jest jedyna droga na górę. Tak naprawdę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kurde, no nie wiem, chyba będę ich musiał załatwić bezpośrednim przejściem. No chodź tutaj, misiek. Oż ty w mordę. Oż ty w mordę. Ale kurna. Ja pierdzielę, dobry jest. Okej. Okej, dobra. O, ci zabójcy to nie jest zwykła zabawa, kurde. To nie jest zabawka. Moi drodzy, oni są wyszkoleni. Rinaldo, wykonaj robotę tak jak ci kazano, nie kwestionuj więcej moich planów. Tak, kobiety, które spotykają się w ruinach rezydencji Brinkmore, posiadają zdolności takie jak nasze i wykorzystują zatrute strzałki, ale podobnie jak dzielisz moją zdolność migotania przez przestrzeń. O Boże. Dzięki sztuczce stranserwałem, dziedziczysz także moją odporność na niektóre toksyny. Tak jak ci powiedziałem, gdy do nas dołączyłeś, to kolejny z moich darów. Nie. Przywódczyni wieś z Brinkmore ma zapłacić za swoją zdradę. Jeśli ci się nie uda, twoja działka wystarczy do wybudowania sobie pięknego domu na starość, zakładając, że jej dożyjesz. Także takie tu porachunki mają ci skrytobójcy między sobą. No cóż, musiałem ich zabić. Nie poradziłbym sobie inaczej. Niestety bym sobie nie poradził inaczej. No tutaj nawet się nie da wskoczyć na górę. Tam bywają te rybcie. Nie wiem, czy jestem w stanie dostać się po budynku, na budynek. Tam migniemy sobie na górę. Wydaje mi się, żeby się udało. Jak spadnę, to nie wiem, czy się nie zabiję przypadkiem. Nie za ciekawe rozwiązanie jest tutaj. Stąd nie ma wyjścia za bardzo. Dobrze było się dostać na budynek, ale nie da się tutaj nigdzie dostać na górę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nic, chyba będziemy musieli skoczyć sobie do wody. No, dokładnie. No, przedostaniesz się tam na górę, czy nie? Nie. O Boże! Gdzie jest ten kościany amulet? Tam dokładnie. Są wszędzie szczury. To nie stanowiło dla mnie zagrożenia.
Przedmiot, hajsiki. Aha. Już mnie zauważyły te... Dobra, tam jest sznur. Może uda się przedostać. Zresztą i tak zabijemy te potworki, bo one mają przy sobie perły, którymi nie pogardzę. Mamy pistolet, bełty do kuszy, baza Dowda, ale najpierw musimy odzyskać swój sprzęt. Wziąć kościany amulet. No nie upilnowali mnie tam panowie w tym więzieniu. O, tutaj też coś jest. Wiele ukrytych przejść, które tylko czeka na to, żeby je pokazać. Tutaj nikogo nie ma. A, tutaj jest mój sprzęt, o. Była niezła walka z nadrewidentami, jak widzę.